Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Świerszcza. Przed wami kolejny odcinek z serii Ork vs. Reszta Świata. Kolejny raz Error i tym razem postaram się mówić głośniej, bo wydaje mi się, że mikrofon był delikatnie za daleko i po prostu poprzednia bitwa być może wyszła, bo podbiłem w programie do renderowania, albo nie wyszła odpowiednio głośno i było troszeczkę za cicho słychać mnie. Tak jak widzieliście, mamy build taki dosyć antykrasnelowy. Tutaj statystyki przeciwnika 11, 10, 7, 9 jest balista, czyli to są machiny. Przeciwnik wziął sobie prądowego grubasa, więc muszę również rozstawić się tak, żeby tutaj nie oberwać wszystkimi jednostkami, którymi mogę oberwać. Więc zrobimy sobie następujący myczek, albo 3T, albo 3T, albo sama wywerna. No i co? No i ogólnie będzie trzeba tą, kurczę, balistę uważać, bo po pierwsze ona zaczyna grę, po drugie przeciwnik ma tutaj 1540 inicjatywy, co by znaczyło, że ma machiny runiczne i jeszcze pierścień prędkości. No i musimy się nastawić tutaj na takie dosyć ciężki przebój. Będzie ciężko. Nie wiem, czy się... Jakby nie to, że to jest prądowy, gruby, to jeszcze bym się cofnął tymi jednostkami. Ale niestety już bardziej nie mogę, więc zaczynamy. No, tak jak myślałem, wszystko zaczyna przede mną. I teraz tak. Gotowość bojowa tych jednostek jest jakaś taka dziwna. Coś tu się popsuło chyba. Musiałbym, no bo ma lepszy atak, lepszą obronę, czyli są machiny i być może jakaś magia. Ten ziomeczek, on nie dojdzie. No to spróbujmy przesunąć tego. Nie wiem, czy to będzie efektywne, ale spróbujmy. No, powiedzmy, że w miarę. Balista mi tutaj dużo zrobi. 3. No dobra, to nie jest aż tak źle, jak myślałem. Runy szału bojowego. To będzie ciężka przeprawa. Wszystkie jednostki będą mnie biły podwójnie. Weźmy sobie, zróbmy tak. Mógłbym się przed nim skryć. Ale czy trzeba? On stąd wyjść nie może. Więc ja się po prostu tu zbliżę. Tylko nie tak, żeby mieć pełny zasięg na kapłanie. 3, 4, 5, 6. Tu się ustawię. Bo on raczej nie będzie stąd wychodził. Właśnie zaraz, jak tam z tą inicjatywą? Tak, te jednostki mają bardzo podbitą inicjatywę. To jest bardzo trudna sprawa. Spowolnienie sobie. No, nawet jak na tak mało ataku, to bardzo dużo mi zadało obrażeń. Wyszedł. Okej. To spoko bardzo dla mnie. W zasadzie to rozwiązuje dosyć mocno mój problem. Lecimy. Bijemy niedźwiadka. Mamy darmowy szał. Przeciwnik sam nam go dostarczył. Ten niszczy balistę w następnym ruchu. No to generalnie... Generalnie jest już dobrze. Bardzo ładnie. Cyklop się ruszy do przodu troszeczkę. Tylko nie tak, żeby wpaść pod niego. Runy szarży. Dzień dobry. Następny. Kurde, przeciwnik sam oddaje mi jednostki, żeby je po prostu łatwo zabijać. No to lecimy. Ciach. Za chwilę wchodzi cyklop. Trzy, cztery, a tu nawet więcej. No to generalnie jest ciekawie, bardzo.
Dzień dobry. O, ten... A, dobra, myślałem, że jeszcze lepiej podszedł. Szkoda. Są runy zmartwychwstania. Co mi się generalnie dosyć mocno nie podoba. Co teraz zrobić? Bo teraz to ja go wyzeruję na następnych ruchach. Potężny cios użyję za pół tury. No to chodź. Dobrze, no prawie dobrze, bo miałbym balistę już z głowy, a tak to jeszcze braknie. Ona też dużo jakoś specjalnie nie bije. Kurczę, ale tempo rozgrywki, ja... Runy szału bojowego, on poczeka sobie. O! On może sobie tutaj naprawdę na dużo pozwolić. 11 tylko, dobra. Nie no, dobra, tak już szczerze, nie da się. Masz tak partownie dobrane arty, że się nie da. Bo on tutaj, znaczy no w sensie wykoszę mu ze 2-3 staki, ale braknie. Tak to bym już miał dawno po baliście. Nie wiem, gdzie on te artefakty wszystkie znalazł, ale ma piękną inicjatywę. Na wszystkim, absolutnie na wszystkim. Tak, zezłomujemy tego raczej. Całkowicie. Ta wywerka jest pełna. A co on tu robi? A, zdążył się wskrzesić. No co prawda obrażeń ma, nie ma wcale. Ale no. Mało. Możemy zrobić... W sumie czemu nie? Raczej mi nie odda zbyt dużo. Teraz rzucamy sobie bitewne zawołanie. I złomujemy go. 2-3. To dawaj. Możemy teraz zrobić tak. Smoka tego zrobić, żeby oddawał bardzo mało. No i w zasadzie teraz pozamiatać tego. No samą wywerną nie ugram, on już nie ma połowy staków, ale kurde no... Ja nie mam już... No nie mam, no inicjatywy zabraknie. Troszeczkę, bo niedużo, ale zabraknie. I my 2 sztuki. Centaur koczownik nawet sobie nie strzelił. Szkoda. Jakbym miał tego... Jednak jakbym miał herszta, to byłbym w stanie chyba to wygrać, bo koczownik by mi... Tak. Koczownik by mi... Chyba ściągnął. No. Ściągnąłby tą balistę raczej. Goblin powinien dobić jego, chociaż nie, tak, muszę go dobić. Szkoda, że nie tego. Obniżyłem mu spell powera do 1. Liczyłem troszkę na inne rozwiązanie tego. No, wywerka już se pograła. Standardzik. Dobra. No i koniec.
Szarombana. Dawaj. Ojejku, ale go strasznie podturbujesz. Ale tego poturbujesz bardziej. Kurczę, ciężki wybór. Bo jak on przywali mu ze szczęściem, to chłopa zezłomuje. To dawaj. Mało, ale dwa razy? Nie, już tym razem za dużo by było szczęścia. No chyba ty. I cyk. Ma jeszcze runki? Czy już mu zbraknie? Patrzcie, mimo wszystko, kurde. Mimo wszystko bardzo sporo tutaj mu zadam. To w sumie spoko, że podszedłeś. Lecimy. Myk. Bitewne zawołanie. Okej. I zabrakło 23 punktów. 168 goblina też mu dosyć mocno da o sobie znać. Mhm. Tak też myślałem. No tylko, że no... że on bezkarnie bije, to mnie najbardziej boli. Ale spróbujmy jak najwięcej mu zniszczyć tutaj, bo już naprawdę niedużo zostało. Weź go zabij. Ile on tam? Jeden tylko umiera? 40 jadu? Mało. Kto dostał minus morale? Wulkaniczny smok. A, okej. To spoko. Mógłbym tak zrobić i generalnie to nawet całkiem opłacalne, bo on się nie ruszy przez to. Tylko, że mi mocno odda, ale się nie ruszy. I to bardzo mocno dostał, pół staku leży. Okej. Niedużo mnie bije, kurde. Śmieszna sprawa w sumie. Weź sobie tu zaczekaj. Moczek zaraz padnie. No ja go nie zdążę, ale będzie to naprawdę takie zwycięstwo, takie bliskie. Spodziewałem się raczej czar odparty tylko raz. A to tylko on, dobra, trudno. Runy szarży. Mhm. 0-1. Dawaj. Potężny cios. Szkoda w sumie tego niewzięcia rozbicia zniszczenia, ale no... no bo ta kulka to trochę mi jednak robiła. Jest szansa, że pobiegnę w tamtą stronę? Tak, jest. Olbrzymia. Dobra. Dawaj smoka. Bardzo ładnie. No i koniec gierki.
Kurde. Dużo nie brakowało. Drżyj przed Mymrykiem. Kurde. I dałbym radę. A ten co, dostał kurde run? Dobra. To widzieliście tą kombinację. Brał runę, czekał i mógł wziąć następną i wjechać. Ja tego wcześniej nie widziałem. Dobra, słuchajcie, no to weźmy go sobie tylko myk. I tyle, no i tyle. Kurde. Ciężkie przeboje, ale no. No nie odstawiłem nogi. Zabiłem tego, pół tego, no i tego. Więc całkiem nieźle generalnie. Ten bastion to był tutaj cholernie mądrze zagrany. Dobra. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka i Nexta już na dziś chyba nie. Także podziękujmy przeciwnikowi, bo naprawdę z Errorem gra się dobre gierki i lubię z nim grać. Także dzięki wszystkim, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.